To właśnie tutaj. Od tego wszystko się zaczęło. Jakieś 20 lat temu. Ja naprawdę nie mogę uwierzyć, że teraz tutaj jestem. W latach 90. w telewizji leciał taki serial Przystanek Alaska. Akcja tego serialu działa się w małym miasteczku Sicily na Alasce. W czołówce tego serialu słychać było taką bardzo charakterystyczną muzykę. Widać było ten wielki mural Café Roslin i łosia, który przechadzał się opustoszałymi uliczkami tego małego miasteczka. I odkąd ja tę czołówkę zobaczyłam, odkąd zobaczyłam tego łosia, wiedziałam, że chcę na Alaskę. Ja nie jestem teraz na Alasce, bo nie ma takiego miasteczka Sicily na Alasce. Jest natomiast Roslin w stanie Waszyngton, bo to właśnie tutaj kręcony był ten serial. To jest miejsce, przez które ja zawsze chciałam pojechać na Alaskę, ale to jest w ogóle miejsce, przez które jestem tutaj w Stanach. I właśnie prosto stąd zacznę moją podróż na tę prawdziwą Alaskę. Od czasu, gdy widziałam ten serial po raz pierwszy, to ja nigdy do niego więcej nie wróciłam. Natomiast świetnie pamiętam, że kochałam się w Chrisie o poranku, we Fleischmanie raczej trochę mniej, że Maggie O'Connell była po prostu najpiękniejszą kobietą na świecie, a Ed był po prostu najdziwniejszą osobą na świecie. I nawet pamiętam, że ścięłam włosy na krótko, jak byłam nastolatką, nie pamiętam, ile wtedy mogłam mieć lat. I teraz też nie pamiętam, czy to rzeczywiście było przez Maggie O'Connell, czy z jakiegoś innego powodu, ale pomysł był bardzo zły, bo wtedy ludzie zaczęli mnie mylić z chłopcem i ja do tej pory mam z tego powodu kompleksy. W ogóle, zanim tutaj wjechałam, zanim znalazłam się w Roslin, to wiedziałam, że się muszę do tego przygotować, bo to było dla mnie bardzo, bardzo ważne wydarzenie, jest to dla mnie bardzo ważne miejsce. I dzień wcześniej, jakiś miałam taki zły dzień, musiałam dużo przejechać, nie czułam się za dobrze, miałam jakieś tam zmartwienia, już teraz nie pamiętam. I stwierdziłam, że nie, że w takim stanie to ja nie mogę pojawić się tutaj w tym miejscu. Więc znalazłam miejsce na noc, za 30 mil od Roslin i się wyspałam. Rano wstałam, zjadłam śniadanie, umyłam włosy i stwierdziłam, że tak, teraz jestem gotowa. Bo ja na ten moment naprawdę czekałam ponad 20 lat. I wtedy też wieczorem odważyłam się i obejrzałam pierwszy odcinek Przystanku Alaska. I w ogóle nie byłam zawiedziona, tak naprawdę okazało się, że on był jeszcze lepszy niż pamiętałam. No bo teraz ostatecznie chyba rozumiem trochę więcej niż jak byłam nastolatką. Bo ja tak naprawdę wcale nie pamiętałam, jak to miasteczko wyglądało i nie umiałabym poznać, które miejsce jest którym z serialu. To jeszcze zanim wybierzemy się na poszukiwania miejsc serialowych, to o co chodzi z tym wielbłądem? Otóż poprzednia właścicielka, Café Roslin, Kim McJerry, była zafascynowana wielbłądami po obejrzeniu filmu Lawrence z Arabii. I lokalnemu artyście zleciła namalowanie tego muralu. I stąd po prostu wziął się wielbłąd. Wcale nie łoś. W tym niebieskim budynku był gabinet doktora Fleischmana. Teraz jest tu sklep z wyjątkowo nieatrakcyjnymi pamiątkami. Tutaj swój sklep miała Ruth Ann. Teraz też mieści się tutaj sklepik, tak samo mały jak i tamten. Tutaj jest bar Hollinga. Natomiast nie tutaj spędzałam wieczory, tylko w innym barze, Marcos, ponieważ tutaj nie można usiąść przy barze, jest to z jakiegoś powodu zabronione, a po drugie słyszałam, że nie zawsze jest tutaj super bezpiecznie. A wiadomo, że najwięcej ludzi poznaje się siedząc przy barze. Tutaj urzędował Chris o poranku. Najprzystojniejszy chłopak lat 90. To jest pierwszy dom Maggie O'Connell. Ale nie pamiętałam ani tego domu, ani faktu, że się musiała przeprowadzić. Tutaj, wysoko na wzgórzach Roslin, znajduje się drugi dom Maggie O'Connell. Zaraz obok, na piętrze tego budynku, mieszkał Ed. Natomiast zaraz obok
Swoją rezydencję miał Maurice Minifield. Bardzo wygodnie sobie tutaj mieszkamy. Zaraz obok mamy toalety, które bardzo się przydają, a do centrum mamy jakieś 3 minuty spacerem, albo nawet mniej. Bo to jest tam. W Roslyn łącznie spędziłam 2,5 dnia, ale wcale nie tylko na szukaniu tych serialowych miejsc, po prostu trochę tutaj żyjąc. W ciągu dnia przesiadywałam w kawiarniach, wieczorami przesiadywałam w parach, poznałam bardzo dużo ludzi i przyglądałam się tej lokalnej społeczności małego miasteczka, nie na Alasce, ale takiego miasteczka, które mogłoby być na Alasce. I naprawdę wszystko bardzo mi tutaj przypominało ten serial. Było lepsze niż się spodziewałam i bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo na chwilę przeniosłam się do tamtego świata. During their like honeymoon, or not honeymoon, but I takie właśnie są zalety małego miasteczka, że pijąc sobie kawę można spotkać znajomego. No a właśnie przyszedł do kawiarni coś zjeść i przygotowaliśmy kolejną godzinę o różnych rzeczach. Więc czuję się naprawdę, że jak u siebie, po prostu piję sobie kawę i wpada znajomy. W małych miasteczkach, w barach poznaje się najwięcej ludzi. Natomiast ja nigdy nie piję i nigdy nie zostaję w nich zbyt długo, bo wiem, że z jednej strony zawsze muszę być gotowa, żeby wsiąść w auto i odjechać, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że jako samotnie podróżująca kobieta muszę uważać podwójnie. How old are they? A tu taka miła niespodzianka. Jestem nad pięknym jeziorem, jakieś 20 parę mil od Roslyn. Zaprosiła mnie tutaj Sybil, którą poznałam wczoraj. To jest szkoła outdoorowa dla dzieci. Jest dwójka leśników, którzy opowiadają o sowach i nietoperzach. Sybil zapytała, czy chce wpaść tutaj z nią, bo ona organizuje tę szkołę. Powiedziałam, że no pewnie, ale leśnicy nie są nauczycielami, nie mają doświadczenia i mówią tak skomplikowanym językiem, a dzieci są dosyć małe, więc ciężko to jest zrozumieć. I przerywają i tak naprawdę chcą dotykać martwej sowy, tego, która tam leży. I to teoretycznie ma trwać godzinę, ale nie sądzę, że dzieci wytrzymają. Zobaczymy. Ale bardzo się cieszę, bo tak się czuję właśnie już częścią lokalnej społeczności.
pomijając już to, że tutaj kręcony był serial, że zawsze chciałam tutaj przyjechać, to Rosyń po prostu jest przeuroczym, małym miasteczkiem, w którym wszyscy się znają i w którym się po prostu bardzo łatwo jest zakochać. Ja sobie nawet trochę wyobrażam, że mogłabym tutaj żyć. Ale ja muszę na Alaskę. Dziś jest 3 sierpnia i właśnie zbliżam się do granicy Stanów z Kanadą. Przekraczam dzisiaj granicę i oficjalnie zaczynam moją podróż na Alaskę. Zaczęłam ją dziś wczesnym popołudniem w Sicily na Alasce. No tak naprawdę w Rosyń, w stanie Waszyngton. W miejscu, przez które zawsze na Alaskę chciałam się wybrać. Jeszcze po drodze będę miała trochę przystanków, ale tak oficjalnie moja podróż na Alaskę rozpoczęła się właśnie dzisiaj.